To dokładnie 7 lat temu założona została polska drużyna w Holandii, Husaria Apeldoorn. Przy tym klubie działa także Akademia Młodych Huser. Należą do niej polskie dzieci. W ostatnią niedzielę w holenderskim Apeldoorn odbył się turniej piłki nożnej dla dzieci, na którym wystąpiły m.in. dzieci z Akademii. Mamy dzieci w rocznikach od 4 do 6 lat, od 6 do 8 lat oraz od 8 do 10 lat. W tych trzech kategoriach wiekowych dzisiaj wystawiliśmy 3 zespoły i taką pełnię też funkcję jako trener. Same dzieci były bardzo zadowolone z udziału w spotkaniu. Mam 10 lat i trenuję chyba już 2 lata w Husarii. To bardzo fajny dla mnie sport. Lubię też grać to z kolegami. No i chcę właśnie, żeby my zostali pierwsi i żeby mieli my sukces tutaj. Młodszy brat Jakuba także trenuje w Akademii. Mam 8 lat, gram w Husarii i VV Nünspet. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, po prostu mi się bardzo podoba. Moim najbardziej ulubionym piłkarzem jest Grzegorz Krychowiak. Każde spotkanie dzieci na boisku i ich wspólna zabawa jest ważna i daje wiele satysfakcji także trenerom. No myślę, że bardzo ważne. Było to widać na przykładzie naszej grupy, która miała dzisiaj możliwość po raz pierwszy wziąć udział w takim wydarzeniu. Zagraliśmy 3 tercje, które trwały 10 minut. Pierwsze 10 minut dzieci wyszły zestresowane, spięte, wystraszone tym, co się dzieje. Druga tercja, wszystko zaczęło dziać się już bardziej po naszej myśli. Trzecia tercja, doszło nawet do tego, że udało nam się wygrać mecz. Myślę, że to, co dzisiaj robimy, sport, zawody, które udało nam się zorganizować, działają tylko i wyłącznie na plus pod kątem rozwoju dzieci, ich przygotowania mentalnego w przyszłości, ale też teraz. Jestem trenerem najmniejszej grupy J06, J05, to jest w drużynie Adelers. 12 zawodników miałem J06 i 12 zawodników miałem J08. Wrażenia, ja myślę, że to najważniejsza zabawa była dla tych dzieci. Po to się spotykają na treningach, żeby właśnie, jak są jakieś mini turnieje czy mini mecze jakieś, że mogą się sprawdzić na tle innych zawodników i myśl dla nich to jest najważniejsze, najlepsza frajda dla nich to jest. I wynik w ogóle się nie liczy dla nich. Najważniejsze, że właśnie mogą rywalizować z kimś, mogą spędzić miło czas, nie? Dlaczego ważne są spotkania jak dzisiejsze? To jest dla mnie bardzo ważne, myślę, że dla całej Polonii tutaj w Holandii jest integracja dzieci w kategoriach tych najmniejszych, także poznają się, integrują. Myślę, że to jest najważniejsze. Przez sport, zabawę, poznanie się całej Polonii tutaj najmniejszym, że tak powiem, wieku. Dzisiaj na turnieju wystąpiło, myślę, że około 60 dzieciaczków w 3 kategoriach wiekowych, do lat 6, lat 8 i lat 10. No, jeśli chodzi o najmłodsze, to wiadomo, że to trochę stresu. Pierwsza raz przy trybunach, pierwsza z kibicami. Rodzice kibicują, troszkę stresu, ale pierwsze, że tak powiem, koty za płot. Zapraszamy do obserwowania ogłoszeń w mediach społecznościowych, bo sezon właśnie się rozpoczyna i jak organizator zapewnia, nie było to jedyne spotkanie dla młodych polonijnych sportowców. Chcemy robić jak najlepiej. Mam nadzieję, że w niedługim czasie będziemy to robić też na otwartym boisku.